Siema Nemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z gry Tasty Planet. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, tak więc tak wygląda nasza obecna sytuacja na mapce. Jak widzicie, jesteśmy już w połowie najprawdopodobniej chińskiej mapki. A nie, nawet już chyba przeszliśmy, nie? No właśnie, przecież w poprzednim odcinku my już skończyliśmy Chiny. W jednym odcinku zrobiliśmy Chiny, więc teraz już jesteśmy w future. Jesteśmy w przyszłości. Jestem bardzo ciekaw, jak ta mapka będzie wyglądała. No i co? Zapraszam was na mapkę pod tytułem Snack to the Future, czyli coś tam do the future. Tak więc zapraszam was bardzo serdecznie na mapkę Snack to the Future, na której, żeby zdobyć brązowy medal, trzeba mieć 5,20, żeby zdobyć złoty medal 4, mamy mieć 4,11. Zapraszam. Okej, kolejna historyjka. Jesteśmy w przyszłości i na zdjęciu pierwszym obrazku widzimy doktora i jego asystenta. Same mózgi niestety, bo to już musi być tak daleko w przeszłość, że tak rozwinęła się technika, że można jakoś zahibernować mózg, który dalej myśli i który dalej mówi. Więc asystent pyta się, gdzie jest Gu, doktorze, że kalkulowałeś, że właśnie teraz się pojawi. A nasz doktor mówi, że się pojawił, ale jest za mały, żeby go zobaczyć i że musi być zniszczony. I nasz doktorek mówi, żeby wypuścić nanoboty. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Dobra, jesteśmy już w mapce, w naszej historyjce. Znowu zajadamy jakieś bakterie, czyli mamy 269 nanometrów. Jak zaczynaliśmy, mieliśmy chyba 150 czy 120 nanometrów. To jest bardzo mało. To jest naprawdę bardzo mało. Ta mapka będzie dłuższa, ale wydaje się być bardzo fajna. To jakieś ogórki latają, śmiesznie to wygląda. Wiem, że to nie są ogórki, ludzie, spokojnie, ale tak to wygląda. Można to nawet jakoś uderzyć i zmienić kurs tego, więc spoko. Rośniemy całkiem szybko. Każda mała bakteria daje nam 5 manometrów. Jezus, co ja mówię? Tak, to są manometry. Dobra, zjedliśmy pierwszą dużą bakterię zieloną, pierwszego ogórka, bo tak będę to nazywał, że są to ogórki i mamy już mikrometry, czyli już jesteśmy całkiem więksi, no na pewno więksi niż byliśmy uprzednio. Co się pozmieniało? Co tu się dzieje? No, tak więc pozmieniało się dużo, to właśnie, wracamy do naszej pogadankowej serii Tasty Planet. Pozmieniało się to, że mam nowy aparat. Kupiłem nowy aparat i nagrałem już dla was filmik, nawet dwa filmiki. Nie jestem pewien, czy obydwa już się pojawiły. Myślę, że tak. Jeżeli nie, to niedługo będzie następny, bo jeden już na pewno się pojawił. Ale nie wiem, czy tego drugiego, już takiego czystego vloga już wam udostępniłem, czy może jeszcze nie. Możemy zjeść już tą większą bakterię, więc spoko. O, i widzimy też te nanoboty. To są te nanoboty, które chcą nas zabić jeszcze zanim... jeszcze za czasu, kiedy jesteśmy małym knypkiem tak naprawdę. No i co? Aparat jest naprawdę świetny. Co to było? To wyglądało jak żółw. Aparat jest naprawdę świetny. Ja bardzo lubię vlogować. Jeszcze się dużo boję. Stresuję się nagrywać przy innych ludziach, ale ogólnie muszę wam powiedzieć, że sama idea mojej kariery, mojego rozpoczęcia na YouTubie pojawiła się właśnie z chęci do vlogowania. Niestety nie miałem sprzętu, żeby to robić, i postanowiłem, że wtedy miałem, rok temu dokładnie, miałem wybór, albo kupię nowy komputer po to, ażeby móc nagrywać gry i ogólnie zacząć kanał, albo kupię nowy aparat, ale no wtedy dużo bardziej potrzebny był mi nowy komputer, bo tak naprawdę ten stary nawet nie pozwalał mi obrabiać dobrze, bo przy renderingu po prostu się wyłączał, a też ja robiłem muzykę i takie tam, więc potrzebowałem nowego kompa. No i ten komputer kupiłem, aparat powiedziałem sobie, że w przyszłym roku sobie odłożę i sobie odłożyłem przez cały rok i teraz kupiłem sobie aparat. Akurat fajnie, bo Pokémony są na topie, ja bardzo lubię w Pokémony grać, więc będę mógł to wszystko dla was ponagrywać. Niestety ostatnio też nie mam zbyt dużo czasu, bo tutaj dużo czasu musiałem spędzić z rodziną, a znaczy nie tylko musiałem, ale też chciałem, bo była moja babcia z Ameryki obecnie. Moja babcia wraz z moim bratem pojechała sobie do domu, do Ameryki. Mój brat pojechał na wakacje na miesiąc, więc ja tu mam dość dużo spokoju obecnie, ale też ma to swoje minusy, ponieważ nie mogę zabrać brata na Pokémony, a z bratem chodziło się najlepiej na Pokémony. Z wielu względów, zawsze to lepiej z kimś niż samemu. A poza tym ludzie też dużo, nie wiem, tak dużo przyjaźniej patrzyli na mnie, bo wiecie, no widząc starszego brata z młodszym bratem, to jest zawsze tak, o jaki dobry brat, więc ja też czułem się troszkę lepiej, nie wiem, może troszkę bardziej byłem usprawiedliwiony, że zbieram Pokémon, chociaż to nie jest żaden wstyd, ale no wiadomo, są ludzie, którzy na to dziwnie reagują i tak dalej, więc no poczekam, aż mój brat wróci. W najbliższym miesiącu na pewno pojawi się kilka odcinków z Pokémonów, już jeden się pojawił, niedługo będzie jakiś ciekawszy odcinek, tylko że właśnie no u mnie w Świdnicy to jest dość małe miasteczko, ma 50 tysięcy mieszkańców i nie ma tu jakoś mega dużo jakichś ciekawych miejsc, prawda? No co ja wam mogę pokazywać? W kółko to samo, w kółko zalew, w kółko park, w kółko rynek. Chociaż rynku wam jeszcze nie pokazałem, więc zabiorę was tam, więc najprawdopodobniej będę musiał jeździć do Wrocławia. No tam jest dużo więcej miejsc, dużo ciekawszych miejsc, dużo więcej Pokémonów, a więc myślę, że z Wrocławia odcinki będą się pojawiały najczęściej. No i tak sobie tutaj właśnie przegadaliśmy pierwszą łapkę, już jest 4,40, więc dość sporo. Myślę, że żadnego medalu niestety nie zdobędziemy, chociaż całkiem nieźle mi idzie, nie miałem jakiś dużo w top, cały czas coś tam zjadam, ale no pewnie nie będziemy już tak dobrzy jak w poprzednim odcinku, kiedy zdobyliśmy 2 złote medale, co wątpiłem, że kiedykolwiek się zdarzy. Okej, czy to już jest koniec? Nie, jeszcze coś musimy zjeść. Halo, ty będziesz już końcóweczką. Tak jest. Mamy brązowy medal, więc bardzo fajnie. Kolejna mapka nazywa się From Ants to Tanks, czyli od mrówek do czołgów. Na złoty medal 5,50, na brązowy medal 7,20, czyli zaczynają się naprawdę długie mapki. Ja już wiem, bo zdradziliście mi w komentarzach, że ostatnia mapka ma ponad 23 minuty. Wow, nie wiem jakim cudem to zagram, bo nie wyobrażam sobie grać 23 minuty w jedną mapkę, ale zobaczymy, no na pewno jakoś to będę musiał przejść. 7,20 na brązowy medal, myślę, że damy radę. Zobaczymy jaka będzie następna, bo jeżeli będzie bardzo długa, to pewnie zakończymy po tej mapce już odcinek. Zapraszam. Dobra, jesteśmy już. Co to jest? Zjadamy wodę. No tego się nie spodziewałem. Zjadamy wodę. Wygląda to dość ciekawie, ale jesteśmy bardzo małymi. Jesteśmy bardzo mali w stosunku... O Jezus! Czemu te mrówki strzelają laserem? Czy to mrówki są jednymi z nanobotów, które nasz profesorek wymyślił, żeby nas zniszczyć? Chociaż nie wiem czemu zawsze w tych takich seriach z Tasty, czyli w Tasty Planet i w Tasty Blue, zawsze kibicowałem temu doktorkowi, bo nie chciałbym, żeby cokolwiek zniszczyło moją planetę Ziemię, prawda? A no niestety te stworki w tych grach chcą zniszczyć planetę Ziemię. I pewnie im się to uda, znając życie. Znając życie, patrząc na bardziej na Tasty Blue, które już przeszliśmy, no tam niestety musieliśmy zjeść świat. Tutaj to jest gra, która pojawiła się przed Tasty Blue. To była... jak to się nazywa? No to był pierwowzór do Tasty Blue, więc najprawdopodobniej to też... Tutaj też zjemy naszą planetę, na to się pewnie szykuje. No i to w sumie wszystko. Co tu się dzieje? Dalej zjadamy wodę, mamy znowu milimetry mamy, czyli już jesteśmy jednak więksi niż nanometry. Jak to nazwaliście wy w komentarzach, manometry. Dzisiaj mi to strasznie ciężko się jest wysłowić. Ostatnio spałem dnia poprzedniego. Musiałem wstać o 2:00 w nocy po to, ażeby zawieźć rodziców na lotnisko, bo też polecieli na wakacje. I nie spałem do 2:00 w nocy, czyli nie przespałem 24 godzin. Poszedłem spać, spałem, nie wiem, około 6 godzin, no i dzisiaj wstałem. Obecnie jest wieczór dnia dzisiejszego, wiem, że może to dla was tutaj w zakłopotanie wprowadzić was to moje obliczenia i to, o czym mówię, ale myślę, że rozumiecie, o co chodzi i jestem jakiś taki mega zmęczony, taki zagubiony. Powinienem chyba odespać te 24 godziny, których nie przespałem dnia poprzedniego, czyli wczoraj. A nawiązując do 24 godzin, no powiem wam szczerze, że jestem naprawdę w wielkim szoku, bo dając wam challenge, tak naprawdę to nawet nie był challenge, tylko to był głupi żart, że jak wbijemy do końca wakacji 10 tysięcy subów, to zrobię 24-godzinnego live'a. No nikt by nie pomyślał pewnie, że wbijemy te 10 tysięcy subskrypcji. Ja na pewno o tym nie myślałem. To było, naprawdę, to było bardziej w formie żartów, bo ja wtedy miałem nie wiem ile tysięcy subskrypcji. Może... nawet już nie pamiętam, ale no subskrypcje idą naprawdę w bardzo szybkim tempie i to jak ten kanał się rozwija, ja to powtarzam już po raz kolejny, jest niesamowite. Rozwijamy się naprawdę bardzo szybko i najprawdopodobniej do końca wakacji wbijemy te 10 tysięcy subskrypcji albo nawet jeszcze wcześniej. Fajnie by było, gdybyśmy wbili te 10 tysięcy, to już takie moje tutaj marzenia i obliczenia. Fajnie by było, gdybyśmy na przestrzeni 2 tygodni wbili te 10 tysięcy subskrypcji. Obecnie mam 8200, jak nagrywam ten odcinek. Idziemy tak średnio 100-200 subskrypcji dziennie, nawet czasem 300 subskrypcji dziennie, co jest niesamowitym wynikiem. Ja pamiętam, jak po prawdopodobnie więcej niż miesiącu albo nawet 2 miesiącach mojej działalności na YouTube wbiłem pierwsze 100 subskrypcji i jakie to było wielkim przeżyciem dla mnie. To był jeden z, nie wiem, najwspanialszych dni w moim życiu. Ja czekałem specjalnie do godziny tam 1 w nocy, będąc u Gabrysi, po to tylko, żeby zobaczyć, jak ten 100. subskrybent jest wbijany. I byłem bardzo z siebie dumny. Pamiętam, że pochwaliłem się wszystkim i no naprawdę, byłem bardzo dumny z siebie. Obecnie taką ilość zbieram dziennie, więc wow, wow. No oczywiście tutaj muszę też podziękować moim chłopaczkom, z którym nagrywam, bo nie oszukujmy się, w większości jest to spowodowane tym, że z nimi nagrywam, bo dzięki temu mogę do was dotrzeć i jeżeli widzicie mnie na filmikach u nich, to jeżeli wam się spodobam oczywiście, to wchodzicie do mnie i zostawiacie subskrypcję, za co ja wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Ale do puenty powinienem przejść, a nie do końca wiem, o czym mówiłem. Mówiłem o subskrypcjach. Aha, że fajnie byłoby, gdybyśmy wbili te 10 tysięcy na przestrzeni 2 tygodni, co jest możliwe, bo tak jak mówiłem, moi rodzice pojechali na wakacje, więc obecnie jestem sam, całkowicie sam w domu, więc wolałbym takie rzeczy robić wtedy, kiedy jestem sam w domu, bo wiadomo, mam małego brata, mam rodziców w domu, no i ta świadomość tego, że będę musiał siedzieć 24 godziny przed komputerem, być pewnie głośno i w nocy do tego też siedzieć, troszkę mnie przeraża, ale może się uda zrobić to na przestrzeni 2 tygodni, a nawet jeżeli by brakowało tam kilkuset subskrypcji, to i tak pewnie zrobimy tego 24-godzinnego live'a na przestrzeni tych 2 tygodni, więc możecie już się uszykować. Możecie uszykować kawy, herbaty, wszystko inne, co tylko chcecie na poczet tego 24-godzinnego live'a. No i mam nadzieję, że będziecie ze mną, bo troszkę mi się nie widzi siedzieć samemu na takim live'ie. Na pewno w dzień samemu mi siedzieć nie pozwolicie, to już wiem, bo już was znam na tyle. Ale w nocy, czy znajdzie się taki odważny człowiek, który będzie ze mną siedział? Nawet taki Izak ma bardzo dużo mniej widzów w nocy, kiedy robi 24-godzinne streamy, aniżeli w dzień. No ja pewnie będę miał ułamek tego, co on ma w nocy w dzień, a co dopiero może być w nocy. Troszkę się tego boję, się, że będę siedział sam w nocy. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba ze mną zostanie. Byłbym naprawdę bardzo wdzięczny. No i tak jak mówię, możecie się uszykować, że już naprawdę niedługo będzie ten 24-godzinny live, o którego mnie bardzo często pytacie, bardzo dużo osób pyta, czy się wywiąże z umowy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że się wywiąże. Ja zawsze, tak jak mówiłem, kiedy mówiłem o tym challenge'u, bo tak naprawdę to był taki challenge, ale to była bardziej forma żartu i takiego myślenia, że jeżeli jakimś cudem by się udało, to nie płakałbym zbytnio, bo zawsze chciałem spróbować 24-godzinnego live'a. Kiedyś, jak byłem młodszy, potrafiłem spokojnie siedzieć 24 godziny grając w gry. Grałem wtedy w Silk Road, nie wiem, czy kiedykolwiek graliście w taką grę, to była gra MMO, coś, no może nie takie, niepodobne do World of Warcraft, ale gra podobnego typu. I 24 godziny przegrać dla mnie w tą grę, to kiedyś nie było żadnego problemu. Oczywiście mówię tu o czasach podstawówki, gimnazjum, no i tyle. No, to praktycznie co tydzień robiłem 2 takie 24-godzinne streamy, a czasem nawet więcej. Więc kiedyś to nie było dla mnie problemem. Dzisiaj może być. Pamiętam, ostatnio siedziałem 24 godziny przed wyjazdem do Warszawy na Orange Video Fest, kiedy też był drunk stream u Matiego. I wtedy bardzo, bardzo ciężko było mi wysiedzieć. Oczywiście to całkiem inaczej jest siedzieć na live'ie z ludźmi, cały czas coś tam gadać, to pewnie też jest dużo bardziej męczące, bo ja nigdy live'a nie prowadziłem, ale siedzieć tak samemu przez 24 godziny to jest strasznie nużące, nie mając się do kogo odezwać, wtedy też byłem sam w domu i tak dalej, więc... Zobaczymy, jak to wyjdzie, no mam nadzieję, że podołam, raczej nie daję sobie innej możliwości. To już koniec mapki, ej, 7 minut 43 sekundy, rozgadałem się, nawet nie zauważyłem, że ta mapka zleciała, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało. No i zobaczymy, co tu się zaraz stanie, jaka jest kolejna mapka. Rats versus cats, czyli szczury versus koty. Zagramy sobie ją jeszcze, bo jest dość krótka, 2 minuty 5 sekund na brązowy medal i minuta 40 na złoty medal, a ja zaraz wrócę do tego, o czym mówiłem. No więc tak jak mówiłem, mam wielką nadzieję, że spokojnie te... Nawet, no nie no, spokojnie raczej nie wytrzymam, na pewno będzie ciężko, zwłaszcza w nocy. I mam nadzieję, że wytrzymam i że będziemy się dobrze na nim bawić. Co... Właśnie, tu może ustalmy tutaj, bo też nurtujemy pytanie, czy... Może nie lepiej byłoby zacząć wieczorem, dajmy na to o 20:00, i streamować najpierw noc, kiedy jesteśmy w miarę obudzeni, na przykład przespać cały dzień, streamować noc, no i te ostatnie 12 godzin, żeby wypadło na dzień. To jest jakieś tam rozwiązanie, ale nie wiem, czy to wyjdzie, bo no jednak własnego ciała nie oszukasz i nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby spać w dzień, grać w nocy i tak dalej, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No więc tutaj właśnie możecie zdecydować, kiedy byście go chcieli, może też w jaki dzień tygodnia, czy lepiej w weekend, czy lepiej w tygodniu. Co jeszcze? Możecie dać mi jakąś listę gier, w które może byście chcieli, żebym pograł, no bo tak naprawdę nie wiem, co miałbym tam robić. Znaczy wiem, co miałbym tam robić, coś tam sobie na pewno pogramy. Chociaż może. Ja się ogólnie strasznie boję się horrorów. Bardzo się boję horrorów. Kiedyś miałem kanał na YouTube, ale dobra, to może nie jest temat na dzisiaj. Po prostu bardzo boję się horrorów. I może w jakiegoś zagramy. Mam ich kilka. Może jakiś przejdziemy na live. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Myślę, że gier mamy wystarczająco. I mam nadzieję po prostu, że będziemy się dobrze bawić. A tak, ja tutaj już dzielę skórę na niedźwiedziu, mówię, że będziemy się dobrze bawić, a tak naprawdę jeszcze wcale nie wiadomo, czy ten live dojdzie do skutku, bo może nagle ten przyrost naturalny moich subskrypcji się zatrzyma. Może być i tak. Tak więc mamy brązowy medal i na dzisiaj to już by było to wszystko. Dobra, tak więc ja wam bardzo, ale to bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dzisiaj był odcinek... pogadankowy, przegadaliśmy praktycznie cały odcinek. Dawno nie było tak, że ja nie musiałem gadać o grze, tylko że gadałem cały czas do was. Bardzo było fajnie, mam nadzieję, że wam też się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba, na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa!